Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na naszym stole szlifierka mimośrodowa marki Stanley, a jest to model FME440K-QS. Zapraszamy! Generalnie, jeśli chodzi o elektronarzędzia marki Stanley, to na rynku jest ich trochę. Nie ma jakiejś mega wielkiej oferty, ale ta oferta się cały czas rozwija. Ale przede wszystkim wszędzie pokazuje się narzędzia akumulatorowe. A my mamy dzisiaj szlifierkę przewodową. Jest to szlifierka przewodowa 125 mm z regulacją obrotów od 4000 do 12000. Z 4-metrowym przewodem gumowanym, więc bez problemu dotrzemy w dalekie miejsca. Oczywiście 3 lata gwarancji i jeśli dobrze pamiętam 480 W. Tak jest. Tyle, myślę, jeśli chodzi o całość wstępu. Zobaczymy, jak to wygląda w środku i co mamy w zestawie. Zaczynając, od spodu skrzynki mamy podklejoną instrukcję obsługi. Według mnie fajny patent, bo się to nie wala w środku, nie przeszkadza. Podklejone, bez problemu, jak potrzebujemy, wyciągamy stopki. Nasza skrzynka jest przystosowana do układania jednej na drugą z pozycjonowaniem. Ale warto zaznaczyć, że tylko skrzynki od narzędzi przewodowych, od narzędzi akumulatorowych już się ze sobą nie pozycjonują. Zapięcia mamy metalowe, z tyłu zawiasy z wkładką plastikową. Chyba tyle. Tak jest, rączka, miejsce na kłódkę, jak widzicie. Dokładnie. Tyle. Zapięcia są dosyć sztywne, to jest fajne. Tak, metalowe, ładnie pracują. Jak słychać. To co, zaglądamy do środka. W środku mamy tak, szlifierkę z przetłoczeniem na nią. Tak jak już wspominaliśmy, długi gumowany przewód. Fajny, elastyczny. Nie zagina się. I zbiornik na pył. No i co, jeśli chodzi o walizkę, tyle. Jedyne co możemy jeszcze wrócić, to mamy wytłoczenie na kluczyk do odkręcania stopy. I dodatkowo przetłoczenie do układania rezerwowych krążków czy siatek. Szlifierka sama jest duża, masywna. Wygodne jest to, że ma tą rączkę z przodu, że można dwoma rękami pracować. Papier mamy jakiś przykładowy założony. Rzep jest dosyć mocny. Wiadomo, jest w miarę nowy, więc ładnie trzyma. Otwory zgadzają się ze standardem papierów. Mocowanie filtra na wcisk. Bez żadnej blokady. Pasuje również odkurzacz. Bez problemu można go podpiąć. Różnych marek. Średnica jest dosyć standardowa. Przewód już mówiliśmy. Gumowany. Bez problemu. 4 metry. Fajnie, że nie taki krótki. Nie trzeba od razu przedłużacza podpinać. Tylko nawet na dalszą odległość fajnie starcza. Włącznik z blokadą. Żeby nie trzeba było cały czas trzymać przy długim szlifowaniu. No i regulacja obrotów od jedynki do szóstki. Średnica przyłącza do rury jest 38 mm, z czego warto zaznaczyć, że to nie jest idealna rura, tylko minimalnie rozchodzi się w stożek. Co też jest to, że filtr dopinamy na wcisk, tak samo rurę dociskamy i ona się po prostu klinuje na tym stożku. Nie mamy żadnych innych zaczepów. Dobra, to co? Zobaczymy, jak pracuje. Mamy przygotowany materiał. Skrzynka, góra jest wykonana ze sklejki, polakierowana była, widać użyła się, coś się najprawdopodobniej rozlało. Chcielibyśmy zebrać tą warstwę, polakierować od nowa. Papier mamy dosyć drobnoziarnisty, żeby nie zebrać tego dużo, zobaczymy jak sobie radzi z takim papierem. Ustawiamy powiedzmy na połowę, potencjometr na trójkę. Jak widzicie, zbiornik radzi sobie dosyć słabo. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało z odkurzaczem. To tym razem działamy z odkurzaczem. Z odkurzaczem podkręcimy trochę obroty, minimalnie mniej niż maksymalne. Widać, że ładnie nam to idzie. Thank you.
Jak widać, maszyna spisuje się bardzo dobrze, nawet drobnoziarnisty papier, wyższe obroty, bez problemu dało radę ściągnąć tą wierzchnią warstwę. Wiadomo, teraz by trzeba było dalej sukcesywnie szlifować, żeby zebrać idealnie do równej powierzchni. Tutaj nam zebrało bardzo ładnie. Pracuje się nią dosyć fajnie. To jest ta jedna z większych szlifierek, ma tą rączkę z przodu, co jest wygodne, bo można i docisnąć, i nie obciążamy tak jednej ręki. Masę ma na tyle dużą, że sama się dociska, nie trzeba mocno dociskać, tylko pod własnym ciężarem jest w stanie fajnie szlifować. Jedyny mankament jaki jest, no to rura od odciągu, tak jak zauważyliście, no przy źle dopasowanych nasadkach, albo jeśli nam się średnice nie zgadzają, no to problem jest taki, że potem trzeba tą rurę trzymać, jakoś łapać i gubimy tą precyzję. Moim zdaniem jest to kwestia po prostu dopasowania odpowiedniego adaptera do rury gumowanego, tak żeby to wchodziło na sztywno, bez problemu trzymało i nie będzie z tym większych problemów. No, sam worek na pył do takich prostych rzeczy, takich małych podszlifowań czy coś nadaje się jeszcze, ale tak przy dużej powierzchni zbierania, przy chropowatych materiałach to warto już zastosować odkurzacz, bo i tak ten pył się będzie unosił i zbierał na bokach. No dobrze, kilka słów podsumowania, tak na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o ten produkt, no to ja miałem okazję się nim pobawić dzisiaj i wczoraj trochę. I to jest wszystko, natomiast Mateusz jest w jego posiadaniu już od ładnych kilku miesięcy, więc powiedz mi, czy masz coś do dodania? Chyba raczej nie. No, widzieliście na prezentacji, jak wygląda proces szlifowania. Ma za tyle mocy, te 480 W jest wystarczające. Ja przy takich urządzeniach jak szlifierki, czy to mimośrodowe, czy kątowe, ja preferuję jednak urządzenia sieciowe, bo to jednak jest duża moc i szybko te baterie się po prostu zużywają, a tak jak się pracuje w warsztacie, to wiadomo, napięcie jest na bieżąco. Więc dlatego wybrałem opcję przewodową. Chyba nic jej nie brakuje. Czy to nawet jak mamy prosto tarcicę i chcemy zeszlifować ten gruby wiór, który jest z góry ostry papier, czy to przy twardych gatunkach, czy miękkich, czy jak ja używam głównie przy sklejkach, papierami rzędu 240 do wygładzania na sam koniec przed grawerowaniem, spisuje się rewelacyjnie. Ja tutaj się przyjrzałem całości. Nie ma tutaj jakichś takich detali, do których można by się było przyczepić w stylu jakieś wielkie, no to są jakieś tam ze 2-3 włoski, powiedzmy, jakieś nadlewki gumowej. Natomiast całość wykonana jest bardzo fajnie, nie ma jakichś wielkich szpar, nie ma żadnych niedoróbek, jakichś takich historii, do których naprawdę można by się było przyczepić. Te włoski tam gumowe, które wystają ze 4 w jednym miejscu, to już jest takie trochę czepialstwo, tak? No bo to praktycznie, jak się nie będziesz przyglądał bardzo dokładnie, to jest nie do zauważenia. Stopa trzyma się bardzo sztywno na osi, nie ma tutaj luzu na łożysku, także to też jest na plus, bo w niektórych szlifierkach jest to od razu wyczuwalne tutaj. Tutaj jest to sztywne, bez problemu, także moim zdaniem nie ma się do czego aż tak mocno przyczepić. Problem jest oczywiście z tą średnicą tego odciągu, ponieważ mamy tutaj na chwilę obecną odkurzacz z Juli, mamy odkurzacz Starmixa oraz odkurzacz Dedry. Żadna standardowa rura do tego nie pasuje. Żadna z dziesiątek przejściówek od odkurzaczy, które mam, też nie pasuje idealnie. Jak już to wchodzi za miękko, tak? Tak jakby brakowało tam dosłownie milimetra. No rozwiązanie, wiadomo, na warsztacie jest proste. Instalujesz taką przejściówkę na tasiemkę, ale mimo wszystko trzeba będzie się doposażyć w jakiś jeszcze lepszy albo dodrukować na drukarce 3D zestaw tych przejściówek, bo tu jest problem, tak? U mnie nie ma problemu, bo ja używam odciągu zrobionego i rura jest przedłużona z tej rury spiralnej takiej. Na końcu jest zastosowana po prostu kielich z rury 40. Tu jest 38 mm, 40 plus tam jest poszerzona uszczelka w środku, pasuje na większość tych średnic. Także u mnie to nie ma aż takiego problemu, ale przy tych zwykłych, standardowych odkurzaczach zaczyna to się komplikować. I to jest chyba jedyna rzecz, do której tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o to urządzenie, można się przyczepić, tak? Mm-hmm. Że rzeczywiście te średnice, ta średnica mogłaby być inna, mogłaby być bardziej dostosowana do jakichś ogólnych standardów. No, zestandaryzowana po prostu, tak jak to ma większość urządzeń. Lub po prostu można było za kilka groszy dorzucić jakieś adaptery. Ze 2-3 pod standardowe średnice, te najczęściej występujące. I to chyba wszystko, nie? Mhm. Ja nie mam w sumie nic do dodania.
Maszynka sprawdza się rewelacyjnie. Do takiego półprofesjonalnego użytkowania jak najbardziej mogę polecić. I co? I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Dzięki Mateusz za dziś. Zapraszamy Was, bo powstanie w dniu dzisiejszym kilka filmów. Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów w ciągu ostatnich kilku dni, jak jesteśmy razem. Więc myślę, że też będzie po prostu na co popatrzeć gdzieś tam w najbliższym czasie. A my pozdrawiamy Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć!